Państwu. Chciałbym Państwu zaprezentować dzisiaj książkę, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Książka wydana w 2013 roku Piotra Zychowicza pod tytułem Obłęd 44. Czytałem ją pół roku. Rzucałem na ziemię, wracałem, podnosiłem, przepraszałem. Dlaczego? Książka jest obrazoburcza. Książka burzy stereotypy. Sięgałem do źródeł, chciałem sobie to uporządkować. Książka kontrowersyjna, ale zmuszająca do myślenia. Pozwolę sobie przeczytać fragment. Fragment, który bulwersuje. W nocy z 21 na 22 maja 1944 roku na lądowisku KOS w pobliżu Krakowa zrzucono spadochroniarza o pseudonimie Kobra. Na nieszczęście dla Polski operacja zakończyła się pełnym sukcesem. Mężczyzna bezpiecznie wylądował na ziemi. Pod pseudonimem Kobra ukrywał się generał Wojska Polskiego, Leopold Okulicki. Człowiek, który doprowadził do rzezi Warszawy. Czy znajdziecie Państwo odpowiedzi na to pytanie w tej książce? Nie wiem, trzeba myśleć. Chciałbym zaprezentować również drugą książkę. Wybrałem książkę niby dla dzieci. Wielki, potężny tom. Zacząłem przeglądać i w konsekwencji ta książka jest podobna do pierwszej. Rak stary i rak młody. Rak stary rzekł do syna: wstydź się, moje dziecię. Zamiast przodem w spad chodzisz. Szkaradna to wada. Tak mnie przecie uczono, rak młody powiada. Chodzę jak ty, jak matka, jak każdy rak na świecie. Jeśli świat ze słów waszych odnieść ma korzyść, wspierajcie je przykładem, wielcy moraliści. A czyj ten tekst? Bajki La Fontaine'a. I można to bardzo łatwo powiązać z tą książką. Wspierajmy się źródłem, faktem, a nie konfabulacją. Dziękuję.